Pozycja wyjściowa. Analiza ćwiczenia. Podpór leżąc przodem, to znaczy ciało uniesione do góry w pozycji twarzą do dołu, podparte na rękach i stopach, odwiedzionych na szerokość barków. Ramiona wyprostowane, ustawione nieco szerzej niż szerokość barków, na wysokości górnej części klatki piersiowej. Utrzymując kręgosłup w pozycji neutralnej, włącz stabilizację brzuszną, wciągając brzuch w stronę kręgosłupa. Klatka piersiowa uwypuklona, łopatki płasko przylegające do pleców, w wyniku napięcia mięśnia zębatego przedniego i dolnej części czworobocznego. Zalecenia techniczne. Głównym celem jest utrzymanie stabilizacji i wyprostowanej pozycji ciała przez dłuższy czas. Zaczynaj od 10 sekund i wydłużaj stopniowo do 60 sekund. Nie zaokrąglaj i nie wyginaj pleców. Utrzymuj miednicę w położeniu neutralnym, kręgosłup wyprostowany. Pilnuj, by łopatki nie odstawały od pleców. Klatka piersiowa uwypuklona, łopatki ściągnięte. Nie wstrzymuj oddechu. Oddychaj spokojnie i równo.